No, witam serdecznie ponownie po długim czasie razem z moim wnusiem Michałkiem. Proszę, tak zrobiłem instalację dla siebie, taką prowizorną, ale po prostu tak, na ile finanse mi pozwoliły, tak zrobiłem. To są dwa akumulatory Czyli nowe, bardzo dobrej jakości. Tu jest Weba 100. Tu są bezpieczniki na wszystko, na na wszystko. połączenie szeregowe równoległe, znaczy się akumulatorów, na Weba 100 osobny wyłącznik, na instalację wewnątrz przyczepki, gdzie mamy do tego podłączone dwa podwójne gniazda USB. Tutaj jest następne. Jest podłączone też oświetlenie wokół całej przyczepki LED-owe. Tak to żeśmy sobie tu wymyślili. Tu jest sterownik do Webasta na spoku na kuchence od gazu. Tu jest regulator MPPT i też następny wyłącznik od paneli fotowoltaicznych, które są dwa na pokrywie dachowej zainstalowane. Także wszystko jest zrobione z dodatkowym zabezpieczeniem, z dodatkowymi bezpiecznikami. Tu mamy przetwornicę prądu na 230 V. Także tak to wygląda na chwilę obecną. No i lodówka oczywiście.